Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w drugim odcinku zagrajmy w GTA Vice City. Jest to już oczywiście drugi odcinek. I cóż moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy oczywiście kolejną misję. U kogo to było? Sobie zerknę. U prawnika, tak można powiedzieć, ale to nie jest prawnik, tylko ten Ben chyba. Albo ten... ktoś tam, kto się mieszczy. Poprzedni odcinek właśnie trwał no około 28 minut. Troszkę za dużo trochę. Za dużo tego odcinka, ale ten odcinek będzie trwał troszkę mniej, wiecie. Bo tak jak mówiłem, odcinki będą trwać różnie przecież z tej gry, co nie, tak jak mówiłem, no trochę no za dużo nagrałem, o tylko tyle powiem. Wiecie, gra mnie spodobała się dlatego. Kurde, jakoś taką tremę teraz, jakoś jak w tym odcinku, ale okej, dobra, kolejna misja, ciemna uliczka, okej. No to jest ten Ben przecież, Rosenberg. Aha, i jeszcze troszeczkę właśnie dźwięk sobie wyciszyłem, żeby było, wiecie, w sam raz, bo troszeczkę mnie tak za bardzo nie słychać było. No ale okej, dobrze. Dobrze, będzie grzecznie. Może będzie grzecznie, nie wiem. Samochód mi... a nie, jest samochód, wow. Myślałem, że mi zajumali. Czekajcie, jak się zmieniało, jeszcze raz sobie sprawdzę jedną rzecz. Jak się... właśnie, jak się wyłącza, znaczy się zmieniało... jak to się nazywa, jeju... radio. No dobrze przecież. You a green dog. And czego ten samochód zarzucił mnie? Czy zarzucił. What the fuck? Dziwne. Ale dobra, okej, jesteśmy praktycznie na miejscu, nie? Tak, a ja sobie tu szukam jakichś piosenek, jakichś, wiecie, znanych. Ale nie mogę nic znaleźć. Ojoj. No nic nie można znaleźć takiego... takiego znanego, wiecie, nie ma nic ciekawego. No niestety, nie ma nic ciekawego. Okej, dobrze. Jesteśmy na miejscu, fajnie. Okej, to jest klub Malibu. A, to jest ten... to ma tę kokę właśnie. A, Paul właśnie. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. But he's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Się wywalił przez tego... przez... Tom Wezerecie, jak mu tam. Za bardzo nie znam tej nazwy, kurczę. Tego naszego bohatera, wiecie, tutaj z GTA Vice City. Ale z czasem jakoś może się przyzwyczaja, wiecie, do tej nazwy. Bo wiecie, w tych wcześniejszych częściach to... kurde!
Wiemy, jak się nazywają te niebohaterowie. Ale też nie do końca, bo to już tak za bardzo nie pamiętam. Albo nie, albo... Ale z drugiej strony nie pamiętam jednak. Co to było? What the fuck? O Jezu! Jaki headshot! Znaczy padł, wiecie. Przejechałem go. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want. A ty kim jesteś, ty? And what's that? You're green, and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. O kurde. Yeah, take this. Follow me. Follow me, follow me. What the fuck? Dobra, okej. Dobra, wiem. Kurde, dawno powiem wam, nie strzelałem. Z tego, wiecie, z pistoletów i tak dalej, i tak dalej. Oj, sorry ziomuś. Wsiadaj, kurde. No co ty czekasz, skór... Co on to robi? What the fuck? Okej. Jaką łapówkę? A do tego samochodu mam wsiadać, okej, dobra. Nie ogarnąłem na początku, powiem wam szczerze. Nie, serio, nie ogarnąłem. Jeździ sklepu z bronią. Dobrze, pojedziemy zaraz teraz. I chyba będzie koniec, tak mi się wydaje, misji. Fajnie. Powiem wam, że te początkowe misje są bardzo krótkie. Jak na początek gry. Zobaczymy jeszcze, ile tak mniej więcej mi odcinków zajmie, wiecie, ta seria. Na razie nie wiem, nie będę wam mówił, bo nie wiem. Trudno powiedzieć. Bo jeszcze może być tych odcinków, wiecie, masa albo trochę mniej, nie, na razie wam nie będę mówił, bo nie wiem. Jakbym, wiecie, jakoś tak szybciej bym robił tę misję, to by może by było mniej odcinków, ale ja chcę się jak najwięcej, oczywiście się bawić przy tej grze, wiecie. Jak najwięcej, no, najwięcej chcę poznać, wiecie, bo ja nigdy nie grałem w tą część, przyznam się szczerze. Wróć do hotelu? Już kupił broń? Szybki. No, powiem wam, że nigdy nie grałem właśnie w tą część. W GTA 3, jak wiecie, grałem. Bardzo dobrze znam tą grę już nawet. Ale powiem wam, że już zaraz będzie rok, jak tą serię nagrałem oczywiście. Jest już na kanale. No, wyświetleń jest, powiem wam, no, minimalnie tak 40 około. Dobre i to powiem wam. Bo i tak więcej wyświetleń może nie będę miał. Nie wiem, na razie nie wiem. Na razie tam powiem wam szczerze, że może dużo mam, ale nie sprawdzałem, wiecie, nie sprawdzałem ostatnio, ile mam wyświetleń w ogóle przy tej serii. Ale mam chyba, jak tam jest, wiecie, się wchodzi na playlistę, tam wiecie, są. Wiecie, takie brak wyświetleń, na przykład pisze, wiecie, wyświetlenia. I tam nie wiem, ile ja tego mam. Nie wiem, mało na pewno mam. No ale cóż, no niestety, takie to czasy, że teraz ludzie oglądają tych ludzi, co najwięcej mają tych subskrypcji, wiecie. Ale też niektórzy to się tak wygłupiają, kurczę, że aż żal się na nich patrzeć, powiem wam szczerze. Dobra, okej, kto to w ogóle do nas dzwonił, bo... Co oni tu spierdzielają? Właśnie, nie wiem, czy to było w tej części, że coś takiego było, jak... Tutaj jeździli właśnie na rolkach. A, to tutaj jednak, aha. Okej, dobrze, to wiemy jednak, gdzie to było, to tutaj jednak. Trochę powiem wam się... trochę się pomyliłem co do tego.
Właśnie kojarzyłem te, wiecie, te rolki w tej grze, ale nie pamiętam, znaczy... Te rolki, wiecie, tylko te rolki pamiętam. Ale nie wiem, w której części to jest, a jednak w tej będzie. Znaczy jednak w tej części są. Bo tak na początku też kiedyś widziałem to, co nie, tam jakieś... te... Jak to się mówi, tak... No... serie z tej gry, wiecie, jak ktoś tam nagrywał, na przykład... To pamiętam te rolki. Ale... No, teraz już wiem. Okej, dobrze. Idziemy do tego Rosenberga całego. Do tego adwokacika. Przysięgły. Jak go wystraszył. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look. It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? No dobra, to my... What?! O, pamiętam tą misję. Powiem wam, Florida, moron. Trochę grałem w tą grę jeszcze, pamiętam kiedyś. No dobra, okej. Pamiętam to. Czekajcie, gdzie jest najdalej, bo nie wiem. Jesteś tutaj, a my jesteśmy... znaczy, my gdzie jedziemy? Zaraz, chwila. No już mnie nie zaczepiać, kocie, ja teraz gram. Piruny, zaraz cię wygonię stąd. Piruny! Muszę jakąś tak myszkę do góry wziąć, czy na biurko. Kurde, będzie mnie tu wkurzał w piruny. Ale okej, dobra, gramy. Kurde, mogę na początku tam najpierw pojechać, tam w tamtą stronę. Tam wstecz. No ale okej, jednak... Nie. No, za późno. Ale okej, tu będzie bliżej może, tak myślę. Kurde, Sony to... Pierdziel jakieś głupoty w piruny. A tak sobie przeglądam radio, nic nie ma ciekawego. Nic nie ma ciekawego, powiem wam szczerze. W tym radium. Może coś będzie leciało zaraz, coś takiego, wiecie, znanego na przykład. Nie wiem, co tam było znane, znane piosenki, nie wiem jakie tam są. Z lat 90. wiecie. Bo ta przecież gra sama znaczy no ta fabuła rozgrywa się, przecież rozgrywa się w tym, w latach 90. W ogóle gra się rozgrywa, wiecie. Znaczy ja to trochę źle powiedziałem, trochę to źle ująłem. No w ogóle cała gra kurczę jest, no, zrobiona w latach 90. O tak powiem. You know he's not guilty. Spierdzielił. Spoko. Aha. Zniszczyłem tylko mu tyle samochodu i spierdzielił. No... Fajnie. Ach, ta inteligencja ludzi. Wow. Po prostu... Fajne. Okej, to jeszcze ile zostało nam tych... Ej no. Dlaczego... Poczekajcie, nie ogarniam za bardzo tej mapki, powiem wam szczerze teraz. No jestem tu, no. Nie ogarniam. Serio, nie ogarniam tej w ogóle drogi, tej mapki. What the fuck, co to się zbugowało coś?
To mi się wydaje, kurde. Powalone to. Ja pierdzielę. Dobra, ale okej. No tu coś jest takiego fajniejszego. American, coś to coś. Okej, jesteśmy na miejscu już. Jak szyba wyleciała. What the fuck? Kurde, co to było? What the fuck? Kurcze. Ale powiem wam szczerze, fajnie powrócić do takich starych gierek. Bardzo. Bardzo fajnie to wygląda. Niektórzy tak właśnie na przykład to robią, niektórzy na przykład. Nie będę już wymieniał kto, ale robią niektórzy tak. Że powracają do tych starych takich, wiecie, produkcji na przykład, no tak jak to na przykład, wiecie, Gothic. No, nie będę wymieniał, wiecie, jakie gry są stare, na przykład jakie są, a jakie nie są. Na przykład niektórzy wracają jeszcze do... Może są jakieś kanały, że występ... Znaczy, że... wracają do takich gier na przykład na Pegasusa, wiecie. Na co tam jeszcze? Nie wiem teraz. No na pewno na Pegasusa albo... Wow! Wow! Jak mu zniszczyłem samochód? Ja cię kręcę. Czego się drzesz, człowieku? Ej, no ale to trochę było połowa... Mhm. Aha, ale przecież tam pisała jeszcze... Znaczy na mapie było to nie narysowane przecież, że... Przecież jeszcze jeden prostokącik był, czy mi się wydawało? Jakieś kurde, trochę powiem, głupie to było. Ale okej, dobra, jesteśmy na miejscu już. O, telefon dzwoni, jeszcze sobie odbierzemy. I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Dobrze, załatwię to kasę dla ciebie, tylko najpierw muszę zobaczyć ile mam... trochę mało amunicji mam. 12 to jest takie 2 na 10 bym powiedział. Sobie zapiszemy oczywiście na tym gnieździe drugim? What? Kurde. No dobra, okej. Okay. Pójdziemy sobie jeszcze do tego prawnika. Nie wiem dlaczego, kurde, tu jest po angielsku napisane. Ten L. Nie wiem czy to jest... L na pewno przecież. Bo... Kurde, głupie to trochę jest, powiem wam szczerze teraz. Ale ładny zachód słońca, no kurczę, powiem wam, że też twórcy tutaj się poserali w tej części, serio. Fajnie to zrobili, bo San Andreas... Powiem wam szczerze, że... Za bardzo tego nie widziałem, tak nie obserwowałem, wiecie? W ogóle San Andreas tego... Na przykład zachodu słońca i tak dalej. A nie, wschodu znaczy, bo to jest piąta. W grze oczywiście. Co? A daleko to jest? Kurde. Aha, tutaj. Dobra, zobaczymy co oni tam mają dla nas. A sobie zobaczę. A co tam? Przecież można zobaczyć, co nie, to budkę telefoniczną. Pojedziemy sobie normalnie, tak jak ludzie jeżdżą, wiecie. Wiem, że tutaj jeszcze tak dodam. Jeszcze tak można powiedzieć na początek serii, że tu niektóre misje są powiem trudne, bardzo. Bardzo trudne niektóre są misje, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Dostawca pizzy, wow. Aha, to są poboczniaki, dobra.
No co tu, Kaman? Hey, baby. Aha. Aha, dobra, fajnie. O, kurde, 48 tylko. Kurde. Gdzie on jest? Ale skurczybyk, uciekaj, ja cię kręcę. No kurde, co za głupi. Kurde, co za skurczybyk. Pięknie. Dobre. Pięknie. Łatwiutkie to było. Poboczna misja, fajnie. A jeszcze sobie zerknę tak z ciekawości, ile mamy już. Kurde. Aha, okej, okay, dopiero 3%. No powiem, powoli to leci ten... ten licznik tych statystyk, no ale cóż. Chcę tylko ukończyć tę grę nie na 100%, tylko żeby była, wiecie, ukończona tak po prostu, żeby ludzie też oglądali na przykład jak gram oczywiście w tę grę, wiecie, o co... I chcę się zapoznać oczywiście co produkcja, wiecie. Ale też nie do końca, bo niektórzy ludzie nie lubię oglądać na przykład takich, co są tacy mądrzy, wiecie, że wszystko wiedzą na temat tej serii. No dobra, może trochę źle się, może się poniosłem, tak trochę źle powiedziałem może na ten temat. No ludzie też oglądają, że chcą na przykład, o. Avery, goes without saying. Tommy, Tommy, any progress? No, tak powiem. Tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Okej, okay, dobrze, zmień ciuchy w sklepie Rafaela. A tu jest moja fura, wow, fura z lat 90. A, chwila, bo teraz najpierw trzeba pojechać, a do Rafaela, okej. Okay. Może trochę źle powiedziałem na ten temat, że ludzie chcą oglądać na przykład. Ale też niektórzy ludzie lubią też obejrzeć na przykład kilka serii, wiecie, u każdego, na przykład tych samych oczywiście, kurczę, źle, za daleko pojechałem. Trochę. Tutaj są, jest Rafael, ta? A tu przecież. Okej. Okay. Ludzie też chcą obejrzeć na przykład, wiecie, kilka serii, na przykład tu... dajmy na przykład u Sarge'a, u gamera Space, kogo tam jeszcze, nie wiem kto tam nagrywał GTA City, ten jeszcze nagrywał Sonic właśnie, chyba, a nie wiem, nie powiem wam, bo teraz nie wiem za bardzo. On tam jakiś nagrywa, wiecie, gry na przykład z jakimś tam konsol, wiecie, bo on chyba nie jest takim za bardzo PC-towcem, że lubi grać tylko w gry na PC-cie. A wiecie, ja nie posiadam konsoli, to wiecie, niestety trzeba grać na, no, na PC-cie. No ale cóż, no trzeba się przyzwyczajać powoli. Bo teraz mamy taki klimat, że trzeba tylko
kupować gry za... Dajmy za dwie stówy na przykład albo więcej. Tak można powiedzieć, wiecie. Okej. Dobra. Dobrze. Wiem. Spierdzielaj. Pamiętam tą misję. Pięknie. Spierdzielać. Odczepcie się ode mnie. Chodźcie tu, chłopaki. Chodźcie tu, chodźcie tu. Kurde, synek. Wow, zablokowałem się, what? O kurde, nie trafiłem. Kurde, czepcie się. Kurde, odczepcie się ode mnie. Kurde, nie mogę. Dobre. Dobra. Okej, niektórzy nie żyją, co nie w ogóle. Okej. No dobra, daj. Dobra, pięknie. Okej, pali się, jara się. Wow, muszę skoczyć tutaj. Ale fajnie, misja zaliczona, fajnie. 1000 kurczę dolarów, wow. Fajnie. Avery Carrington, okej. No dobrze. Kurczę, pamiętam, że w tym odcinku zrobiliśmy nawet kawał super roboty. Dużo tych. No, jak to, misji nawet. Nie wiem, czy to pół godziny ponad trwa ten odcinek, ale cóż, widzimy się oczywiście, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Cześć!